Trzy najlepsze spotkania ubiegłego 2020 roku w wykonaniu futsalowych mistrzów Polski wybraliśmy w oparciu o opinię najbardziej w tej materii kompetentnej osoby w klubie z Cygańskiego Lasu, szkoleniowca rekordzistów Andrzeja Szłapy. Top 3 otwiera spotkanie z kilku względów niezwykłe. Po pierwsze, mecz odbył się 29 lutego ubiegłego roku, a takie mogą trafiać się najwyżej raz na 4 lata. Po drugie, jak później pokazało to życie, był to ostatni ligowy mecz sezonu 2019-20 w Bielsku-Białej i jeszcze przy udziale publiczności. Po trzecie, będący tego dnia rywalami biało-zielonych akademicy z Katowic byli jedynym zespołem, który ograł rekordzistów w pierwszej rundzie rozgrywek na krajowych parkietach w minionym sezonie. I pewnie dlatego podopieczni Andrzeja Szłapy pałali tak wielką żądzą rewanżu. Ta z kolei była podstawą czwartej przyczyny, dla której bielsko-katowicką konfrontację uznajemy za jeden z najlepszych, być może najlepszy mecz rekordzistów 2020 roku. No bo jak inaczej określić rezultat 18-1 dla gospodarzy spotkania? Goleadę Bielszczan rozpoczął już w drugiej minucie Łukasz Biel, dla którego był to życiowy występ. 26-latek zdobył w starciu z AZS Uniwersytetu Śląskiego aż 6 goli, ustrzeliwszy po drodze klasycznego hat-tricka. Sześciopak wychowanka rekordu niemal przyćmił życiówkę Aleksa Wiany, który w tym spotkaniu trafił 4 razy do bramki katowiczan. Wobec efektownego i okrutnego pogromu niewielu zwróciło uwagę na fakt, że Bielszczanie potrafili zdobyć 3 gole w trakcie jednej, notabene ostatniej minuty meczu. Drugie ze spotkań bielski szkoleniowiec wytypował najpewniej ze względu na jego rangę. 25 listopada ubiegłego roku w hali pod Dębowcem mistrzowie Polski podjęli najlepszy zespół walii Swansea University Futsal Club. Stawką spotkania był awans do 1/16 UEFA Futsal Champions League. W covidowo-pandemicznej rzeczywistości potyczkę rozegrano bez udziału publiczności. Zatem stawce i randze nie towarzyszyła niestety atmosfera trybun. Niemal w ciszy od celnego trafienia Mateusa z 5 minuty rekordziści rozpoczęli demontaż walijskiego muru obronnego. 10 minut później na listę strzelców wpisał się Artur Popławski, a rezultat pierwszej odsłony ustalił wyjątkowej urody trafieniem Paweł Budniak. Zasłużenie piętkolo Magica został uznany najefektowniejszym golem rekordzistów w 2020 roku. Po przerwie do własnej bramki niefortunnie przymierzył Thomas Johnston. Wynik spotkania ustalił Aleks Wiana, który dwukrotnie zmusił do kapitulacji golkipera Swansea. Ciekawostką meczu był debiutancki kilkuminutowy występ w bielskiej bramce 16-letniego Pawła Mury. Żadnej piłki do bramki rekordu nie przepuścił, a do meczowego protokołu zapisał się żółtą kartką. Dla biało-zielonych nie była to trudna przeszkoda, ale swoją robotę wykonali bardzo rzetelnie, jak na mistrzów Polski przystało. No i trzecia z meczowych propozycji. Ostatni mecz 2020 roku. Konfrontacja z 19 grudnia. Na 6 wcześniejszych starć w wielkopolskich Gniewach miejscowi Red Dragons wygrali z Bielszczanami tylko jeden raz. Nie znaczy to jednak, że dla mistrzów Polski był to w przeszłości łatwy do zdobycia teren. W bieżącym sezonie ekipa Łukasza Freitaga zdołała m.in. wywieźć remis z Lubawy oraz ograć na własnym boisku chorzowski Klirex. Wyjeżdżając do Wielkopolski rekordziści odczuwali bliskość w tabeli naciskających ekip Konstraktu Lubawa i Gliwickiego Piasta. Po pierwszych, nieco nerwowych minutach o spokój postarał się Aleks Wiana. Brazylijczykowi wystarczyło raptem kilkanaście sekund, by dwukrotnie pokonać bramkarza Czerwonych Smoków. Na moment niepodważalną przewagą gości zachwiał Bartłomiej Gładyszewski, ale jeszcze przed przerwą porządek rzeczy przywrócił Jani Korpela. Z kolei Kamilowi Surmiakowi wystarczyło tylko 8 sekund drugiej odsłony, aby wpisać się na listę strzelców. Prowadząc już 4-1, było już raczej pewne, że 3 punkty przyjadą do Bielska-Białej, szczególnie że wariant Red Dragons gry z lotnym bramkarzem okazał się najzwyczajniej nieudany. Dla Bielszczan wręcz przeciwnie. Dzieła dopełnili Artur Popławski, dwakroć Michał Marek, Honza Janowski oraz ponownie Aleks Wiana. Zatem wybierajcie i głosujcie.